Horoskopy na miesiąc kwiecień 2022 roku. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo gorąco, serdecznie. Dzisiaj będą wróżby dla każdego znaku. Wyciągnę jedną kartę dla każdego znaku i zobaczę, będą to wskazówki z kart Tarota. Dla każdego znaku horoskopu. Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale dzisiaj w sobotę, w weekend. I zobaczmy, zaczął się miesiąc kwiecień. Zobaczmy, co przyniesie każdemu znakowi właśnie ten miesiąc. Kochani, jeśli jesteście nowi na moim kanale, zasubskrybujcie mój kanał, proszę, z dzwoneczkiem u góry. A dostaniecie powiadomienia od YouTube'a o moich filmikach z różnymi tematami. Bardzo zależy mi, byście zaglądali tutaj często, byście zostali po prostu moimi widzami. Cieszę się każdym subskrybentem. Niedługo będę miała 5000 subskrybentów, co mnie bardzo, bardzo raduje. Witam oczywiście wszystkich, którzy komentują zawsze, którzy lajkują moje filmiki. Dziękuję Wam bardzo. Proszę o więcej lajków, o więcej komentarzy, bym czuła Waszą obecność codziennie tutaj na tym kanale. Bardzo mnie to inspiruje do nagrywania. Oczywiście również robię wróżby indywidualne, jeśli jesteście potrzebujący. No przede wszystkim chcecie jakieś wskazówki, porady. Przede wszystkim chcecie impulsu do przemyślenia spraw swoich trudnych, dokonania jakiegoś wyboru. To napiszcie mi na e-maila. Mój e-mail znajdziecie pod tym filmikiem i w komentarzach. Napiszcie mi, a ja wyślę Wam oczywiście warunki takiej wróżby indywidualnej, która opiera się na Waszych zdjęciach, Waszych osobistych datach urodzenia i konkretnych Waszych pytaniach do kart, problemach. Robię również indywidualnie na zamówienie lustro lub prognozę związku. Zapraszam na wróżby indywidualne. I teraz, moi kochani widzowie, subskrybenci, nowi słuchacze, zaczynamy od barana. Proszę o kartę dla barana. Proszę o wskazówkę dla barana na miesiąc kwiecień. Proszę o wskazówkę dla barana na miesiąc kwiecień. Proszę o wskazówkę dla barana na miesiąc kwiecień. Już mi się odwróciła jedna karta przy tasowaniu. OK. 8 monet. Ta karta dla barana mówi o tym, by baran w miesiącu kwietniu był bardzo pracowity, sumienny, pilny, by pracował bardzo solidnie, by był punktualny. 8 monet mówi o pracy wykonywanej dobrze, skupieniu się na pracy, na zarobkach, na swojej egzystencji, na tym, by zbudować coś stabilnego, czyli barany. Jeśli planujecie w kwietniu zmiany pracy, nowe kontrakty, nowe projekty, jeśli planujecie się rozwinąć w pracy, dostać awans, skupcie się w kwietniu, barany, na swojej pracy i na swoich zarobkach. To się Wam popłaci. Też właśnie ta karta mówi dla baranów o nowym starcie zawodowym, finansowym w kwietniu. Dobrze, dziękuję baranom. Zapraszam serdecznie byki. Kochane byki, oto dla Was wskazówka na miesiąc kwiecień. Proszę o wskazówkę dla byków na miesiąc kwiecień. Proszę o wskazówkę dla byków na miesiąc kwiecień. Proszę o wskazówkę dla byków. O, już mi się odwróciła karta. Dziękuję. Cztery miecze. Cztery miecze dla byków mówią o tym, że byki mają sobie coś spokojnie, w izolacji, bez nerwów, w ciszy przemyśleć.
Potrzeba odpoczynku i regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje sprawy i plany. Byki. W kwietniu, jeśli macie jakiś dylemat, jeśli macie jakąś sprawę nierozwiązaną, to proszę poważnie, racjonalnie wziąć sobie czas, by przemyśleć te ważne sprawy. Proszę wziąć dystans również do tych spraw. Proszę wziąć pauzę i pozbierać myśli, posegregować myśli, mieć cierpliwość i po prostu zrobić taką przymusową pauzę, by z tego zmęczenia, z tego pędu, z tej nerwowości po prostu uspokoić się i by w spokoju przemyśleć swoje cele, plany i sprawy. Dziękuję bykom i zapraszam bliźniaki. Kochane bliźniaki, to będzie dla Was wskazówka. Już do bliźniaków wracam, kochani. Przyniosłam tylko niezbędny kabel do komputera, by się nie wyłączyła kamerka. Dobrze, już kochane bliźnięta teraz. Aha, bykom dziękuję i bliźnięta. Czyli byki już były, podziękuję Wam i teraz zapraszam bliźnięta. Trzeci znak zodiaku. Proszę o wskazówkę dla bliźniąt. Proszę Tarota o wskazówkę dla bliźniąt na miesiąc. O, już mi wypadła, dziękuję. No, bliźnięta mają tutaj cesarza, wow. Kochane bliźnięta. Cesarz to bardzo silna osobowość. O silnym charakterze władczym. Władca. Chce przede wszystkim władać i mieć wszystko pod kontrolą. Także być może w kwietniu musicie wykazać się taką właśnie energią, takim charakterem. Być konkretni, mieć wszystko pod kontrolą, mieć tutaj wielką odpowiedzialność za coś, tak? Nie bójcie się tej odpowiedzialności wziąć. Nie bójcie się wziąć jakichś ważnych spraw, projektów, nie wiem, zadań na swoje barki. Dajcie komuś w kwietniu bezpieczeństwo. Bądźcie w kwietniu autorytetem, tak? Dla waszych najbliższych. Nie wiem, dla waszej rodziny, dzieci, żony, dla waszych współpracowników, pracowników. No przede wszystkim tutaj też mówi ta karta o tym, żebyście pielęgnowali w miesiącu kwietniu bliźnięta dobre, stabilne relacje. Jakiekolwiek to relacje by nie były, czy partnerskie, czy małżeńskie, czy pracownicze, to tutaj pielęgnujcie po prostu solidne jakieś relacje. No i bądźcie słowni, wywiązujcie się ze swoich umów. Wszystkie swoje pomysły, które macie, powinniście bardzo odważnie tutaj realizować w miesiącu kwietniu, ponieważ powiedzmy cesarz, taka osobowość nie boi się niczego, tak? Wręcz przeciwnie. Jest odważny i dąży konsekwentnie do swoich celów. Ma wszystko pod kontrolą, ma wszystko w ręce, tak? Czy ma wszystko jakby w garści. I pamiętajcie, by w kwietniu doprowadzać swoje każde zadanie, każdy projekt, każdy pomysł do końca. Również takie zadanie macie bliźnięta w miesiącu kwietniu, po prostu coś uporządkować. Tak? Czyli wziąć na swoje barki odpowiedzialność i coś uporządkować, niezależnie co by to było, czy sprawy małżeńskie, związkowe, czy sprawy w pracy. Bądźcie też konsekwentni, zdyscyplinowani i pewni swoich działań. Dążcie też odważnie do celów. Także taka energia dla bliźniąt. Dziękuję bliźniętom.
i zapraszam raki. Proszę o kartę dla raków na miesiąc kwiecień. Proszę o kartę dla raków na miesiąc kwiecień. Proszę o kartę dla raków na miesiąc kwiecień. Proszę o kartę dla raków. O, już mi się, patrzcie, odwróciła i tą właśnie wyciągnęłam. Królowa kielichów. Wow. Dla raków mam tutaj bardzo emocjonalną i uczuciową kartę. Królową kielichów. To jest karta raka rzeczywiście, ponieważ rak jest spod żywiołu wody. I właśnie tutaj mamy w kwietniu bardzo jakiś uczuciowy, namiętny, emocjonalny miesiąc. Być może tutaj pójdziecie za głosem swojego serca. Królowa kielichów to królowa silna, królowa, która patrzy sercem, emocje są dla niej bardzo ważne, ma współczucie dla innych, wie jak radzić sobie ze swoimi zmianami emocjonalnymi, problemami różnymi uczuciowymi. Jest empatyczna i wrażliwa. Czyli właśnie takie powinniście, tacy powinniście, bo to nie chodzi tylko o kobiety, tylko chodzi o energię, tacy powinniście być, kochane raki, w miesiącu kwietniu, tak? Czyli uczuciowe, emocjonalnie, wszystko co robicie, róbcie z miłością, idźcie za głosem serca, podejmujcie decyzje sercem, bądźcie wyrozumiałe dla otoczenia, dla rodziny, dla relacji, dla współpracowników. No i ta karta mówi przede wszystkim o tym, że w kwietniu słuchajcie swojej dobrej intuicji, bądźcie kochani, czuli, tak, dla waszego otoczenia, sympatyczni, pomocni, pełni zaufania, otwarci, otwarci również na nowe sprawy, na nowych ludzi, bądźcie delikatni, łagodni i tutaj uwierzcie swojemu własnemu odczuciu, także intuicji właśnie. Również kochane raki, uważajcie, czy patrzcie, czy myślcie, pomyślcie, analizujcie swoje sny. One mogą wam coś w kwietniu też podpowiedzieć. No i tak jak mówiłam, patrzcie sercem. Kierujcie się również sercem. Dziękuję bardzo rakom. I zapraszam serdecznie teraz lwy. Proszę o wskazówkę dla lwów na kwiecień. 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 Dziękuję. Lwy. O, as buław, kochani. As buław dla lwów. No to wspaniała karta, kochani. Buławy, i to as. As jest zawsze nową szansą, nowym początkiem. Buławy tutaj mówią w tym wypadku o tym, byś właściwie ukierunkował swoje działania w miesiącu kwietniu, lwie. Czyli wszystko to, co robisz, przemyśl, właściwie działaj, właściwie podążaj do swoich celów, nie marnuj energii na jakieś inne poboczne problemiki, tylko działaj odważnie, weź sprawy w swoje ręce i po prostu zacznij w kwietniu wszystko, co jest Twoim celem, tak? Do wszystkiego, do Twoich wszystkich celów zmierzaj odważnie, konsekwentnie i właśnie, tak jak tutaj mówię, właściwie ukierunkuj swoje działania. Czyli nie rozpraszaj się na prawo i lewo na jakieś małostki. Karta ta mówi również o jakiejś szansie, która stoi przed Wami, lwy,
w miesiącu kwietniu. Szansa coś nowego zacząć lub się, nie wiem, rozwinąć, czy zawrzeć jakieś nowe jeszcze, dodatkowe tutaj traktacje, sprawy, projekty, pomysły. No, też przede wszystkim o tym, by być odważnym i mieć siłę do nowych spraw, pomysłów, szans. Także tutaj ta karta bardzo pozytywna dla lwów mówi również o tym, że coś się może dobrze rozwinąć. Dziękuję lwom. Oj, przepraszam. I zapraszam panny. Proszę o wskazówkę dla panien na kwiecień. Proszę o wskazówkę dla panien na kwiecień. Proszę o wskazówkę dla panien na kwiecień. Proszę o wskazówkę. Dziękuję bardzo. Dla panien Bubedermünzen, czyli paś monet. No, monety to już są rzeczywiście karty panien, ponieważ to jest żywioł ziemi. Tutaj mówi ta karta o tym, że dla panien w miesiącu kwietniu może zacząć się coś nowego lub powinniście, jeśli się rozglądacie za nową pracą, nową stabilnością, egzystencją, to tutaj powinniście być bardzo pilni, pracowici, słowni, bardzo poważnie podchodzić do wszystkich spraw, które mogą Wam tutaj pomóc w Waszych zawodowych sprawach i finansach. Tak jakbyście, nie wiem, szukali nowych doświadczeń zawodowych, szukali być może nowej pracy, nowych wyzwań, nowych kontraktów, natomiast boicie się, że nie macie jeszcze być może sporo doświadczenia, nie macie sporo rutyny, cały czas się jeszcze przyglądacie, jesteście pasywni, boicie się zacząć, obawiacie się. Natomiast nie bójcie się panny nowego początku w kwietniu. Jeśli chcecie rzeczywiście coś zacząć lub zmienić w sprawach zawodowych, czy nawet też w sprawach związkowych, relacyjnych, tak? Szukacie jakichś stabilnych relacji, to nie bójcie się czegoś zmienić. Tutaj ta karta mówi o nowym początku, o owszem, nabieraniu również nowych doświadczeń, nowych nauk, nowych różnych tutaj spraw, których możecie się być może doszkolić, douczyć, ale jest tutaj szansa na rozwój, szansa na nowe, jakieś stabilne właśnie czy prace, czy pieniądze, czy relacje, tak? I tą szansę powinniście oczywiście wykorzystać i nie być pasywnym, tak jak tutaj, tylko po prostu wejść w akcję, czyli zacząć być aktywnym, kochane panny. Dziękuję pannom i zapraszam wagi. Proszę o wskazówkę dla wag na miesiąc kwiecień. Proszę o wskazówkę dla wag na miesiąc kwiecień. Karta księżyca dla wag. Tutaj jakieś macie obawy, lęki. Jesteście niepewni. Jesteście bardzo tacy tutaj wrażliwi, nadwrażliwi wręcz w miesiącu kwietniu na wszystko. Być może też jest to jakaś zazdrość, jakieś ukryte sprawy, niewyjaśnione sprawy. Sprawy, które są pozytywne i negatywne. Wchodzicie z taką jakby tutaj energią w ten miesiąc wagi, w nowy miesiąc kwiecień, że dużo jest tutaj spraw pozytywnych, ale również negatywnych i to Was jakby tutaj troszczy lub nie daje Wam spokoju. Przez swoje te lęki musicie jednak przejść, musicie je pokonać. Ta trudna droga po ciemku, widzicie, która jest tutaj długa i żmudna i niebezpieczna, musicie przejść przez tą drogę swoich lęków, swoich, nie wiem, rozczarowań, swoich wątpliwości i po prostu musicie to pokonać.
Wierzcie swojej intuicji. Oczywiście jest w kwietniu trudny jakiś miesiąc, trudny czas, pełen jakiejś niepewności waszej, rozmyślań, analizy. Jesteście bardzo jakieś tutaj takie wrażliwe wagi. Natomiast wasze lęki musicie pokonać. Musicie się im stawić, tym lękom. I musicie zaufać sobie i swojej intuicji. Także przejdźcie przez tą trudną drogę, pomimo waszych jakichś tej, nie wiem, strachu, lęków, różnych dobrych i niedobrych, pozytywnych i nie, i negatywnych spraw. Przejdźcie tutaj tą drogę i się po prostu temu stawcie. Także tutaj być może również w kwietniu czegoś się dowiecie, będą jakieś sprawy, które się powinny wyjaśnić. Ponieważ jest dużo tutaj pod osłoną nocy jakichś spraw niewyjaśnionych problemów. Być może coś się jeszcze w kwietniu wyjaśni, wagi. Dziękuję kochanym wagom i zapraszam skorpiony. Proszę o wskazówkę dla skorpionów na kwiecień. Proszę o wskazówkę dla skorpionów na kwiecień. Proszę o wskazówkę. Dziękuję. O, 10 monet. Skorpiony, dobry czas w pracy, dobry czas dla kariery, dobry czas dla pieniędzy, dobry czas na spłacanie długów, dobry czas na podpisywanie jakichś dobrych umów, kontraktów, kredytów. Kwiecień dla skorpionów jest super stabilny, jeśli chodzi tutaj o monety, czyli o cash, o kasę, o sprawy stabilne, egzystencjonalne, zawodowe, też sprawy małżeństwa, sprawy relacji, sprawy partnerstwa. Jeśli szukacie czegoś stabilnego, to tutaj jest dobra pasa, dobry miesiąc skorpiony dla was w kwietniu. Oczywiście tutaj będzie jakiś sukces finansowy, być może dostaniecie jakąś premię, być może jeśli gracie w coś, to wygracie tutaj jakąś sumę pieniędzy, także kwiecień jest też dobry dla wszelkich gier, dla ryzyka. Jakiś sukces tutaj, gdzie będziecie bardzo zadowoleni, szczęśliwi, tak? Wierzcie też swoim instynktom, być może jakiś instynkt podpowiada wam, zagrajcie w totolotka, no to w kwietniu rzeczywiście skorpiony macie tutaj ewentualnie szczęście, wygraną. Dobre projekty mogą się zacząć, dobre pomysły możecie mieć, jeśli chodzi o zawód, o pieniądze, o zarabianie pieniędzy, nowe jakieś tutaj pomysły. No też jest to dobry czas, tak jak już wspomniałam krótko, dla zakładania różnych związków emocjonalno-uczuciowych, stabilnych lub planowaniu ślubu, zaręczyn. Ta karta oznacza stabilność. Niezależnie jaki aspekt byście pytali, o jaki aspekt wam chodzi, ta karta mówi o stabilności, o sukcesie, o pozytywnym rozwoju spraw po prostu. Także o szczęściu również. Także bardzo, bardzo wspaniała karta dla skorpionów. Dziękuję skorpionom i zapraszam strzelce. Proszę o wskazówkę dla strzelców na kwiecień. 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 Dziękuję. O, lala, kwiecień, jaki trudny, strzelce. Jakieś kłótnie, bójki, nie wiem, rozwody, rozstania, szarpanina, trupy, czyli tutaj sami poszkodowani, sami okaleczeni, sami zranieni. Uważajcie, strzelce. Pięć mieczy. Pięć mieczy oznacza w tarocie jakieś walki na silne ego, udowadnianie sobie racji, jakieś kłótnie, awantury, sprzeczanie się o wszystko. Słuchajcie, jeśli macie rozwód, strzelce, jeśli macie rozstanie, jeśli, nie wiem, w pracy widzicie, że są jakieś intrygi, czy
jakieś obgadywanie. Tutaj uwaga, uwaga na kłótnie, awantury, prowokacje, sprzeczki, ponieważ wszyscy będziecie zranieni, wszyscy jakby będziecie leżeć trupami, czyli wszyscy poniesiecie stratę. Uwaga, ciężki miesiąc dla strzelców, nie ukrywam. Tutaj macie jakieś bardzo poważne, dokuczliwe wręcz, agresywne dyskusje, spory. Walczycie ze sobą, tak jak już mówiłam, konfrontacje jakieś silne tutaj macie, czy w pracy, czy w związku, czy w małżeństwie. No, oznacza ta karta na w każdym aspekcie, jaki byście tylko nie pytali, czy w pracy, czy w domu, w związku, tak, w partnerskie. Tutaj mówi o walce, o konfliktach. Także dystansujcie się po prostu, jeśli ktoś by tutaj prowokował Was, weźcie dystans, bądźcie cierpliwi, uspokójcie się. Po prostu bądźcie spokojni, cierpliwi, wstrzemięźliwi, kochane strzelce, ponieważ ciężki jakiś miesiąc. Dziękuję strzelcom, proszę koziorożce. Zapraszam, o koziorożce, tutaj wezmę tylko jedną kartę, jak koziorożce jakieś niecierpliwe. Koziorożce, wow, acht kelcie, czyli 8 kielichów. 8 kielichów to odejście, karta odejścia koziorożce. Odejście, zostawienie uczuć, emocji i osób, które Wam nie służą. Rozstanie, czyli to karta rozstania, karta nowej drogi, karta odejścia. Widzimy tutaj, kochane koziorożce, kartę również tajemnicy. Idziecie, nowy horyzont, nowe plany, nowa droga i nie wiadomo jeszcze, co będzie, jakaś tajemnica, tak, pod osłoną nocy, czyli tajemnicą jest jeszcze to, co będzie nowego, co otworzy się przed Wami nowego, ale chcecie zostawić te negatywne emocje, sprawy, które Wam nie służą lub które Was zraniły, które Wam nie odpowiadają. Zostawiacie te kielichy, czyli emocje, uczucia. Odchodzicie. Owszem, jest to bolesna sprawa, bolesne rozstanie, bolesny rozwód, bolesny, nie wiem, koniec związku, czy bolesne, nie wiem, zakończenie kontraktów pracy, ale pomimo to, że idziecie w nieznane, odchodzicie, chcecie zacząć coś nowego, to zdecydowanie jesteście na odejście, na rozstanie, na odcięcie starych spraw w kwietniu. Czyli taka jest tutaj karta i rada dla koziorożców. Nie męczcie się w tych starych strukturach, toksycznych jakichś związkach, tylko po prostu odejdźcie, jeśli Wam to nie służy, psuje zdrowie i tak dalej. Dziękuję koziorożcom, zapraszam wodniki. Proszę o kartę dla wodników na kwiecień. Proszę o wskazówkę 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 dla wodników na kwiecień. Dziękuję. Dla wodników mamy pazia mieczy. Także paź mieczy, kochani, to też osoba młoda, ale bardzo zadziorna, bardzo jakaś taka agresywna. Paź mieczy to osoba niedoświadczona, potrzebująca jeszcze nabywać doświadczenia, potrzeba nauki przez wiedzę,
poszukuje jeszcze doświadczenia. To są osoby jakieś niedoświadczone, ale są to osoby bardzo jakieś takie prowokacyjne, awanturnicze. Tutaj uwaga na wszelkie jakieś prowokacje również, kochane wodniki w miesiącu kwietniu, by się nie dać sprowokować, by nie stracić tutaj fasonu. Natomiast karta też mówi o to, że trzeba zawalczyć tutaj na nowo o jakiś nowy początek, czy w pracy, czy w finansach, czy w związku, tak? Czy chcecie zbudować jakąś nową relację? Trzeba o to zawalczyć i to bardzo, bardzo odważnie i zadziornie. No uwaga też tutaj na ludzi, którzy będą Was ewentualnie w miesiącu kwietniu krytykować, coś Wam tutaj dogadywać, uwaga, by się nie pokłócić, uwaga na wszelkie jakieś takie właśnie prowokacje do awantur, dobrze? Zachowajcie po prostu swoją inteligencję, mądrość, spokój i no, miejcie przede wszystkim nerwy na wodzy, jak to się mówi, tak, po polsku. Czyli tutaj nie zwracajcie na uwagi zaczepne, zadziorne i prowokacyjne, które coś Wam tam dogadują czy Was krytykują. Uważajcie na takie osoby w kwietniu, kochane wodniki, i nie dawajcie się absolutnie wciągać w jakieś tutaj awantury, afery, dyskusje, które mogłyby Wam zaszkodzić. Dziękuję wodnikom i zapraszam ryby. Proszę o kartę, wskazówkę dla ryb na kwiecień. Proszę o 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 wskazówkę dla ryb na kwiecień. Rycerz buław. Rycerz buław, kochane ryby. Tutaj karta mówi o tym, byście odważnie, szybko, energicznie, aktywnie działali w miesiącu kwietniu. Jeśli macie jakieś sprawy do załatwienia, jakieś nowe cele, nowe projekty, nowe pomysły, to wejdźcie w akcję. Tutaj potrzebują te nowe sprawy, nowe pomysły po prostu energicznej akcji, by się rozwinęły, by dobrze poszły. Tutaj mówi ta karta również o jakichś zmianach dla ryb w miesiącu kwietniu. Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś, nie wiem, pomysły, by zacząć inną, nową pracę, musicie być szybcy, by ktoś inny nie zabrał Wam tej pracy, ponieważ tutaj karta ta mówi o szybkości działania, o aktywności, tak? Nie możecie być absolutnie wątpiący i pasywni, wręcz przeciwnie. Bardzo odważnie dążcie do swoich założonych sobie celów i spraw. Tutaj w miłości mówi ta karta dla ryb o jakiejś gorącej fazie, dobrym seksie, dobrej intymności, no takim jakimś pięknym, seksualnym czasie również ewentualnie. To karta też dobrego, gorącego seksu, ale również ogólnie biorąc w różnych aspektach, czy zawodowych, czy finansowych, czy małżeńskich, uczuciowych, to karta ryzyka. Czyli żeby zacząć coś nowego, należy nieraz podjąć ryzyko i tego ryzyka nie powinniście się, ryby, w kwietniu bać. Ponieważ ta karta również mówi o spontaniczności, jeśli coś nowego się wydarzy, to też bądźcie jakby spontaniczni w działaniu, ale również bardzo ambitni i szybcy, aktywni, kreatywni. To były wszystkie znaki Zodiaku 12, znaków Zodiaku. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu, wszystkim znakom Zodiaku. Zapraszam
na mój kanał. Zapraszam do lajkowania z łapką w górę, komentowania, do subskrypcji wszystkich nowych, którzy znaleźli mój kanał. Zasubskrybujcie mój kanał, kochani. Zapraszam i zapraszam Was oczywiście jutro na lustro i rozkład tygodnia. Do usłyszenia w takim razie już wkrótce.